Cześć, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj poruszamy jaki temat. Co prawda jeszcze jest w miarę ciepło, ale zawsze jak przychodzi chłód, są nasze komputery samochodowe. Zaczynają dopisywać sobie od nowa wartości, bo zmieniają się temperatury. Czyli robią sobie samoadaptację. No i dzisiaj poruszamy temat, jak prawidłowo można zresetować komputer, czyli wykasować jego wartości wyuczone, tak by uczył się ich od nowa. Ale słuchajcie, nim do tego dotrę, chciałbym zaprosić nowych, którzy jeszcze nie znają mojego kanału, do zasubskrybowania. Oczywiście przekonacie się, że kto publicznie, kurczę, gdzieś tam subskrybuje mój kanał, zawsze może liczyć na jakieś tam wsparcie techniczne, jakieś tam szybkie w miarę odpowiedzi. Generalnie kto subskrybuje, wiadomo, dajcie subskrypcję, dajcie łapeczkę w górę. Liczycie zawsze na to, że ja wam coś tam pomóc mogę technicznie. No ale dobra, co byśmy nie gadali, słuchajcie, o pierdołach. Przechodzimy do konkretnych rzeczy. Słuchajcie, na podstawie Forda, widzicie tu Forda Mondeo, dwulitrowy silnik TDCi. Generalnie zasada obowiązuje praktycznie prawie każdego samochodu. Taka sama jest zasada, tylko warunek jest taki, że to musi być pojazd, który wyposażony jest w jeden akumulator. Bo jeżeli dwa akumulatory są w pojeździe, no to niestety obydwa powinny być odpięte do resetu. Natomiast słuchajcie, prawidłowo i w jaki sposób powinniśmy to zrobić. I dlaczego generalnie robimy, ku czemu to służy, prawda? Więc słuchajcie, rzecz jest taka. Czasem się okaże tak, że któryś czujnik pokazywał wam jakieś tam błędne wskazania, na przykład błędną temperaturę, bądź mieliście na przykład przyciętą geometrię w turbinie i wartości wyuczone zostały tak zaadoptowane, jak zostały, prawda? Natomiast zmienia się temperatura, zmieniają się wskazania temperatury dla komputera oczywiście, nie dla nas. Zmieniają się ustawienia dawkowań i ze wszystkim zmienia się cały cykl pracy. Ale jeżeli mamy podejrzenie, bądź robiliśmy coś, na przykład wymienialiśmy jakiś tam podzespół, nie mówimy tutaj o zaadaptowaniu tego do komputera, tylko po prostu do jego samoadaptacji, czyli do tego, żeby komputer się wyuczył tego czegoś. I słuchajcie, to jest tak, wielu może być przeciwników mówiących, że guzik to nieprawda i tak dalej, nie ma czegoś takiego, to można zrobić tylko komputerem i tak dalej, nie? Natomiast słuchajcie, rzecz jest jaka, jest to wypraktykowane i sprawdzone w praktyce, że się to sprawdza. Tak samo jak i to, że trzeba obalić po części mit, niektórzy twierdzą, trzymają się takiego założenia, że nie wolno komputera rozpinać w samochodzie, bo coś się może stać. Słuchajcie, no nie ma samochodu, w którym komputera rozpiąć nie można. Nie ma pojazdu takiego, w którym nie można go zostawić bez prądu, bo w którymś momencie i tak zawsze znajduje się sytuacja, że do jakiegoś zabiegu, do jakiejś naprawy elektroniki, czegokolwiek, i tak rozpinamy akumulator, bo musimy rozpiąć, bo siłą rzeczy pod prądem wiadomo, że robić nie można, tak samo jak i spawanie chociażby, prawda? Więc tak, przechodzimy do zagadnień. Tak, no ja co prawda już tu mogę w międzyczasie sobie zrobić i mamy akumulator. No i teraz tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o kwestię demontażu klemy, którą klemę demontujemy na akumulatorze, więc słuchajcie, tak naprawdę z praktyki nie ma to jakiegoś tam znaczenia większego, oprócz tego, czego zaraz poruszymy, czy co zaraz poruszymy. Natomiast rzecz jest jaka. Czy my zdemontujemy, słuchajcie, klemę dodatnią, czy zdemontujemy klemę ujemną? Dla systemu, dla komputera, dla modułów jest to bez różnicy. Natomiast słuchajcie, dlaczego demontujemy i dlaczego przyjęła się teoria, której powinniśmy się trzymać, dlaczego demontujemy tą klemę ujemną? Otóż słuchajcie, klema ujemna, dlaczego? Patrz, ja tutaj mam co prawda same plastiki dookoła, nie mam tutaj niczego metalowego, do czego mógłbym zewrzeć tą klemę. A dlaczego, do czego mógłbym zewrzeć, dlaczego poruszam ten temat? Każdy komputer, każdy moduł, jakikolwiek samochodzie by nie był, ma kondensatory, które podtrzymują jego pamięć. Dlaczego podtrzymują jego pamięć? Otóż te kondensatory pomontowane są celowo nie dla podtrzymania pamięci, tylko w momencie rozruchu mamy spadek napięcia, żeby te kondensatory mogły podtrzymać ten prąd, to napięcie wyższe w poszczególnych modułach, po to,
Jest to i dodatkowo jest, słuchajcie, rzecz jaka. Jeżeli są jakiekolwiek spadki napięcia, żeby po prostu zostało to przez te kondensatory wygładzone. Ale tu już nie będziemy poruszali tematu zagadnień elektroniki, bo ten nie temat dzisiejszy tutaj dotyczy się tego. Więc tak, jeżeli zdemontuję klemę ujemną czy dodatnią, to pamiętajcie, na jakimkolwiek module, który podpięty jest do stałego zasilania, do stałego zasilania podpięty jest praktycznie rzecz biorąc prawie każdy moduł w samochodzie, który korzysta z zasilania 30 i 31, nie mówimy o 15 po zapłonie. I rzecz jest jaka, jeżeli ja zdemontuję teraz tą klemę dodatnią i przyjmijmy założenie, że ja ją upuszczę, to ona spadając dotknie gdzieś do karoserii, gdzieś tam do silnika, do skrzyni, w zależności od tego, jakie te kable są długie, jaka konstrukcja jest silnika, budy tutaj i tak dalej. I po prostu ma najnormalniej w życiu przysłowiowo zrobi się zwarcie. Czyli te kondensatory w modułach, które są zamontowane, najnormalniej w życiu dostaną kopa, bo zostaną zwarte przez klemę, która plusowym biegunem dotknie do masy. Natomiast jeżeli ja ściągnę klemę ujemną, to prawdopodobieństwo, że ja cokolwiek zewrę, jest o wiele mniejsze, bo ona biegunem ujemnym dotknie do najnormalniej w życiu biegunu ujemnego. Czyli jeżeli ja go opuszczę do masy, nic się nie dzieje. Ale dobra, temat mamy wyprostowany, przechodzimy do takiej kwestii. Rozpięty mamy akumulator. Po rozpięciu akumulatora zostawiamy tak odpięty, słuchajcie, na nawet czasem do 10 minut czas, żeby te właśnie nasze przysłowiowe kondensatory potraciły to podtrzymanie tego prądu w tych modułach. Jeżeli komputer postoi sobie, tak mówię, do 10 minut, bo kiedyś przerabiałem temat w grupie Audi, gdzie naprawdę trzeba było czekać prawie 15 minut, tak moduły były ponaładowywane, te kondensatory w tych modułach, że naprawdę podtrzymanie było bardzo długie. Więc tak, odpinamy akumulator na jakieś 10 minut, no i za jakiś czas spotykamy się ponownie. I spotykamy się po 10 minutach. Wydaje mi tak jak w tym samochodzie. Słuchajcie, 10 minut minęło, więc teraz co ja robię? No nic bardzo skomplikowanego. Najnormalniej w życiu podłączam klemę. O. No i co, słuchajcie, teraz robimy? Po podłączeniu klemy ja co robię? No co prawda ja sobie tutaj położyłem to, żeby sobie później poskręcać, ale ja wam chcę tylko pokazać. Więc tak, zamykamy samochód, nie bierzemy się nim do jazdy. No i teraz słuchajcie, jaka jest rzecz. Samochód po zamknięciu zostawiamy do rana i spotykamy się już rano i pokażę wam, co robimy dalej. No i cześć, witajcie ponownie. Mamy rano. Słuchajcie, teraz taka jest sprawa. Dlaczego powiedziałem, że musimy poczekać do rana? Tutaj, słuchajcie, na to się składają pewne rzeczy. Nie będę wszystkich tutaj tłumaczył, natomiast tak pokrótce wam tylko powiem, dlaczego robimy to rano, dlaczego nie możemy tego zrobić od razu. Pierwsza sprawa podstawowa to jest taka. Proces adaptacji przez wszystkie moduły zostaje, oczywiście mówimy tutaj o modułach głównie sterowania silnika, bo reszta to nas bardzo nie interesuje. Także przyczepmy się do modułu silnika. Moduł silnika rozpocznie proces dopiero wtedy, jak wszystkie czujniki temperatur, które monitoruje, będą miały tą samą temperaturę. No a dlaczego nie możemy tego zrobić od razu, jeżeli samochód na przykład stał sobie samochód, powiedzmy, jest popołudnie, my przyjechaliśmy i samochód sobie postał, więc on teoretycznie miał tą samą temperaturę. Nieprawda. Nigdy się nie dało uzyskać tej samej temperatury. Samochód, wiadomo, że jeżeli pracował gdzieś tam na czujnikach, zawsze jakaś temperatura się uzbierała wyższa, jakaś zawsze wyższa jest pokazywana, nie paliwa, ale gdzieś tam oleju czy czegokolwiek, zawsze zostanie inna. One muszą być te same, żeby silnik widział tą temperaturę wyrównaną na wszystkich. A kolejna sprawa jest taka, dlaczego nie możemy zrobić tego od razu po
załączeniu akumulatora. Jeżeli sobie podłączymy akumulator, to przecież jeżeli samochód stał zimny, to przecież ta temperatura jest taka sama. Otóż słuchajcie, nie. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często w różnych pojazdach jest coś takiego. Ja tylko przytoczę jeden z przykładów, a tych przykładów może być dużo. Na przykład klapy wirowe w samochodzie, jaki mają wpływ i co mogą nam narobić. Otóż słuchajcie, rzecz jest jaka. Temperatury, nie temperatury, tylko klapy wirowe ze sterownika często gęsto w samochodach mają taką funkcję zrzucania nagaru na tych klapach, który się gromadzi, i mogło się już okazać niejednemu, bądź nie jeden już zwrócił uwagę, że coś takiego u niego zaistniało w samochodzie, że na stojącym samochodzie nagle klapki zrobiły bzyk, 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 bzyk i kilka razy sobie w ten sposób zrobiły. Dlaczego? Dlatego, że to jest funkcja właśnie czyszczenia nagaru na klapach, która może zostać aktywowana po włączeniu zapłonu po jakichś tam na przykład 2, 3, 5 minutach, w zależności od softu, jaki soft jest w komputerze. Po takim czasie to jest po prostu cykl taki, który komputer wie, że ma co któryś tam cykl zrobić. I on, jeżeli u Was po podpięciu akumulatora po jakim czasie to zrobi, to najnormalniej w życiu ten proces prawidłowy taki, który jest według tutaj zaleceń, no niestety nie pójdzie tak, jak powinien. Czy coś jeszcze miałem dodać? No myślę, że nie będziemy rozwijali dalej wątków. To taki jeden z przykładów, który Wam podałem. Taki najbardziej adekwatny, na który możecie gdzieś tam zwrócić uwagę, że faktycznie takie coś ma miejsce. Bądź czasem jest tak, że nawet gasicie samochód i po zgaszeniu samochodu zamykacie go, a moduły w tym samochodzie tak naprawdę teoretycznie pogasiły się lampki w samochodzie i tak dalej, ale musicie wierzyć, że niektóre z modułów zostają wygaszone dopiero po nawet kilkunastu minutach. Chociażby na przykład grupa Mercedesa ma coś takiego. Jeżeli byśmy sobie zrobili eksperyment i doświadczenie w samochodzie, pobór prądu jaki jest, to może być nawet powiedzmy tam ponad 200 amper. Kurczę, 200 amper, holender, ale się zagalopowałem, nie? O czym, gościu, gadasz? Słuchajcie, 200 mA bądź poniżej i ten prąd schodzi do 70 mA i on jest podtrzymywany nawet w samochodach. Ja kiedyś na przykład w A-klasie sprawdzałem. Samochód stał około 15 minut i dopiero po około 15 minutach ten prąd zaczął spadać, czyli te poszczególne moduły w samochodzie, gdzie jest ten moduł tylny, środkowy, czyli powiedzmy górny, zostały wygaszane powoli, od nich zostało odłączane napięcie, czy prąd powiedzmy, no myślę, że prąd raczej, nie napięcie, nie? Napięcie to mogło być regulowane. Natomiast chodzi o to, że te moduły dopiero po takim czasie się wygaszają. No i tu też właśnie ten proces taki tej adaptacji by wyszedł kulowo. Ale dobra, słuchajcie, samochód wyresetowany, stał sobie całą nockę, temperatury się wyrównały. Co by mnie ble, ble, ble gadał, owijał jak koptek niepotrzebnie. Co trzeba teraz zrobić? Patrzcie, na przykład w przypadku Forda dzieje się coś takiego. Włączamy kluczyk. Nasze wskazówki przeleciały w jedną stronę, w drugą stronę i nie odpalamy samochodu, dopóki te wskazówki nie przelecą. Tak samo i klimatyzacja, jeżeli byśmy się uczepili. Ona w tym momencie robi sobie jakieś tam swoje prace takie, czyli cykl wszystkich tych klapek testowania. Dobra, nie będziemy czekali dalej, bo nie ma tej konieczności. I dopiero jak generalnie te wskazówki się nam wyzerują tutaj, dopiero wtedy możemy sobie zrobić proces odpalenia samochodu. I wierzcie mi, że jeżeli będziecie mieli jakieś błędy niepotrzebne, które są niebrane w ramkę, to w zależności od wersji softu, poprzez samoadaptację po prostu one zostają po którymś tam cyklu odpalania usuwane, z tego względu, że komputer widzi, że tych problemów na przykład już nie ma. Ale to mówię, to już nie rozwijamy tych wątków, które się dzieją w niektórych grupach pojazdów. Także słuchajcie, myślę, że filmik się komuś przyda.
jeżeli się przydał i wysłuchał, był cierpliwy do końca, co ja chciałem przekazać, co chciałem powiedzieć, no to chwała za to. Jeżeli się przydał, tak naprawdę łapeczka w górę, subskrypcję zapraszam, przekonacie się, że to się naprawdę sprawdza, nie boli, a coś tam zawsze możecie nowego ode mnie dostać. Dobra, póki co, dzięki, na razie, pozdrawiam, cześć, do usłyszenia, hej.